co musi mieć i umieć copywriter, żeby dla ciebie pisać na zlecenie? Musi być specjalistą, wiesz? Musi być specjalistą w swojej branży. Dlatego ja rzucam 2,50 za 1000 znaków. Dzięki temu jest gówno burza, ale żeby było ciekawie, ja dzięki temu wiem, z kim nie nawiązywać współpracy, bo poprzez to, jak te osoby się wypowiadają, to jestem w stanie sobie sprawdzić, tak, czy też zweryfikować, czy ta osoba w ogóle będzie się nadawała do mnie do zespołu jako podwykonawca. Im bardziej ta osoba pyskuje, a ma czas na to, to w tym momencie ona nie będzie dowoziła. Teraz rekrutowałem juniora copywritera, widełki 3200-3600 albo coś koło tego, nie pamiętam, powiem szczerze. No i ktoś mi tam pisze, że w Żabce dają więcej. Ja sprawdziłem, że nie dają. Do Żabki. Ale jak chcesz iść do Żabki, tak? Nie będziesz mi mówił, jak mam żyć. No to po tym, jak działa ChatGPT, po tym, co podaje czasem, to wiesz, ręce opadają i korzystanie na przykład z AI w zakresie, co mam zrobić, bo moje dziecko ma depresję albo w jakiś sposób rozpoznaje depresję, to jest po prostu totalna pomyłka, tak? Czyli są tematy i są branże, które po prostu AI sobie nie radzi. Podcast The Best, czyli Daniel bawi, edukuje, słucha i tłumaczy. Podcast dla copywriterów, którzy chcą zarabiać więcej hajsu. Siema! Dzisiaj z nami mistrz Polski SEO z 2010 roku, właściciel agencji Semgens, najstarszy z Gret na świecie, który poopowiada nam o tym, dlaczego SEO jest ważne i dlaczego jeszcze nie umarło. Siema, Paweł. Cześć, cześć, witam. Nawet nie pamiętam, że byłem mistrzem SEO, wiesz, to był taki dziwny trochę konkurs i bardzo dawno temu, że z racji tego, że powiedziałeś, że jestem stary, to chyba mam prawo o nim zapomnieć, nie? No, pewnie tak. To już ten wiek już ma swoje prawa, tak? No, rządzi się swoimi prawami. No. Jeszcze wózeczka nie potrzebuje, więc spoko, dajemy radę. No gites. Paweł, co ostatnio napisałeś za pieniądze? Opinie do sądu. Nie do sądu. To coś tam z tymi kredytami? Nie. Wiesz, akurat od czasu do czasu zdarza się, że ktoś potrzebuje jakąś opinię odnośnie różnych czynności marketingowych i czasem zdarza się, że jestem proszony o udzielenie takiej opinii jako biegły. Także no, zdarza się. Płacą biegłym? Znaczy, że płacą, no. To wiem, ale czy to jest hajs? Czy to jest dobra godzinówka SEO-wca, czy raczej taka... No, przejdźmy do następnego etapu pytań w takim bądź razie. Okej, czyli takie bardziej pro bono, jak sądzę. Tak. No Paweł, już trochę zaczęliśmy, ale pierwsze pytanie, takie konkretniejsze, to jest jak się zaczęła, czy może inaczej, czy pamiętasz, jak się zaczęła twoja przygoda z SEO? Oj, wiesz co, to byłem na studiach MBA na Koźminie, czyli na Koźmińskim w Warszawie, 2005-2006-2007 rok i musieliśmy sobie zrobić pracę dyplomową, tak? Praca dyplomowa polegała na tym, że trzeba było postawić sklep internetowy, zespół był trzyosobowy i ktoś musiał pomyśleć o marketingu, jakby padło na mnie, bo jeszcze gdzieś tam w międzyczasie zarejestrowałem się na forum pozycjonowanie i optymalizacja. W związku z tym, no tak się zaczęła ta przygoda, później rejestracja firmy, później własny rozwój, taka bardziej specjalizowana, czy też specjalistyczna wiedza ukierunkowana w kierunku. Ukierunkowałem się na audyty SEO, no i tak to się zaczęło, to jest raczej 2005-2007. Na forum optymalizacji zarejestrowałem się, jeśli dobrze pamiętam, w 2005 roku, więc chyba z aktywnych forumowiczów chyba jestem jednak najstarszy. Tak jak powiedziałeś, najstarszy z gry w Polsce. No 2005 rok to blisko 20 lat i powiedz tak z ciekawości pobocznie, ile razy SEO umierało przez ten czas? Many. Wiesz co, wiele razy, czasem co aktualizacja, chociaż nie mówmy może umierało, tylko jak gdyby musiało zmigrować albo się zmienić. Może to jest chyba bardziej odpowiednie słowo, bo nawet w tej chwili, jeżeli planujemy, bądź część osób słyszała, ma wejść SGE, i tak naprawdę to ma dać
użytkownikom możliwość jakiejś tam zautomatyzowanej AI-owej wiedzy, to tak naprawdę ta wiedza skądś musi być zaczerpnięta, w związku z tym i na podstawie czegoś, tak, na podstawie kontentu, ale na podstawie jakichś parametrów z jakichś witryn. I te witryny tak naprawdę suma summarum muszą być technicznie jakoś przygotowane, tak? To nie jest tak, że Google Bot sobie wejdzie na stronę i zaczyta. Jeżeli on jej nie widzi i nie czyta, to jak gdyby tej treści nie poda. Tak? Więc jak gdyby ten SEO-wiec tak czy inaczej będzie zawsze kiedyś potrzebny. O ile jeszcze kilka lat temu mówiło się, że SEO to pozycjonowanie, linki, ruch organiczny, nic więcej, o tyle w tej chwili jak gdyby dbałość o koszerność tego ruchu to jest jedno z wyzwań, ale drugie, czyli ten użytkownik, czyli ten UX, UI, przy którym no po prostu SEO-wiec już musi tą swoją wiedzę poszerzać. Chociaż nadal może być specjalistą technicznym, tak, grzebać się w Search Console, ustawiać jakieś tam JavaScripty, pliczki, inne rzeczy, linkowania wewnętrzne. Natomiast summa summarum zawsze od tego SEO-wca będą wymagali, no żeby jednak rzucił okiem, tym bardziej jak klient się pyta, no dobrze, a co mogę zrobić, żeby więcej sprzedawać? No proszę zmienić tu przycisk, tu kolor, tu coś tam, więc jak gdyby chcąc, nie chcąc, ten SEO-wiec wchodzi w świat UX-a, no bo musi, więc w tym momencie jak gdyby z takiego SEO-wca bardzo wąsko specjalizowanego, no musi tą swoją wiedzę jak gdyby poszerzyć o content, o rzeczy UX-owe, także no to to nie jest tak, że SEO umiera. SEO się modyfikuje jak każda rzecz na rynku, tak? Czyli z jednej strony można powiedzieć, jeżeli Google tej hydrze ucina jeden web, no to w to miejsce wyrastają dwa albo trzy następne, które potrafią się uodpornić, ewentualnie potrafią modyfikować swoje rzeczy i dostosowywać się do tego zmiennego środowiska. Nie mówię, że to jest alien, ale tak to przynajmniej wygląda. No, miałem pytać też o to SGI, bo pomiędzy tworzeniem skryptu do tego odcinka a nagraniem odcinka dotarło do mnie takie obawa właśnie o Search Generative Engine, że to coś zmieni, że to coś zabierze, ale koniec końców to chyba po prostu przesunie fokus w inne miejsce, tak myślę, no bo Google nie może całkowicie wyprzeć wyników wyszukiwania generatywnym AI, no bo gdzieś muszą być reklamy, nie? No to jest jedna rzecz. Druga rzecz, w jaki sposób będą podawane te treści, w jaki sposób optymalizowane i w jaki sposób będą tak naprawdę układane, tak? No bo jeżeli dzisiaj idą testy i z tego, co obserwuję, szczególnie osób nie w Polsce, tylko na Zachodzie, gdzie duża część osób ma dostęp do jakichś testów i testuje to rozwiązanie, no to tak do końca szczęśliwie jeszcze nie działa. Przyjmiemy też jeszcze jedną, czy też powinniśmy rozpatrzeć jeszcze jedną kwestię. Google jest największą wyszukiwarką na świecie i tak naprawdę oni zanim cokolwiek wdrożą, to musi to być zgodne z prawem, czy też zgodne ze wszystkimi obostrzeniami, które obowiązują w wielu krajach na świecie, więc to nie jest tak, że oni sobie tak jak Microsoft wezmą, wejdą, wypuszczą i będzie działało. No to u nich to tak po prostu nie działa, bo gdyby zrobili rzeczywiście tak, jak by sobie pewnie wstępnie planowali, wchodzimy cali na biało i uruchamiamy ESG i zobaczymy, jak się wali, tak jak w IT, odłączmy kabelek i zobaczmy komu, jak ktoś nie krzyczy, to znaczy, że mu nie było potrzebne, no a tutaj okazuje się jednak, że to tak do końca nie jest i w tym momencie no musimy jeszcze chwilę poczekać. Czy coś się wywali, czy coś się zmieni? Pewnie dużo, bo tak naprawdę pokolenie, które no, korzysta standardowo z wyszukiwarki nadal jest dość duże, natomiast ten młody narybek, który wchodzi, no on już zupełnie inaczej posługuje się komputerami i telefonami, więc dla nich te rozwiązania, które pewnie są zaplanowane i które być może za X lat wejdą, no będą kompletnie inne, więc tak czy inaczej, no zobaczymy, co świat przyniesie. Ja powiem szczerze, że nie testuję tego, tak, po prostu jeszcze nie, jestem z takiej rzeczy, że jak wejdzie, to będę się wtedy martwił. Oczywiście czytam, przygotowywuję coś sobie w głowie, analizuję, zastanawiam się, no ale tak czy inaczej trzeba, jesteśmy tu i teraz, musimy robić to, co jest zaplanowane na dziś. Ja to takie podejście do takich zmian, że czekam, aż ktoś się nad tym zmurzy, czekam, aż ktoś to stestuje, później wrzuci gdzieś na jakąś konferencję, czy na YouTube'a, czy artykuł, zrobi z tego case'a i ja wtedy dopiero decyduję, bo samemu to ogarnąć to jednak jest kupa roboty, tym bardziej, że w Polsce, czy w ogóle w Europie jeszcze tego po prostu nie ma. Te kwestie prawne, regulacyjne, o których powiedziałeś, że
że jakieś prywatnościowe i tak dalej, że u nas to będzie później. Zauważ, że namiastkę różnych rzeczy mamy nadal, mamy od dawna nawet w Google, tak zwane zero kliki, tak? Czyli nie wiem, direct answer boxy, people also asked, jakieś takie fragmenty odpowiedzi, które ty zadajesz pytanie w wyszukiwarce, dostajesz odpowiedź, nie musisz przechodzić na stronę internetową, tak? Powiedzmy, wpisujesz nazwę swojego ulubionego zespołu piłkarskiego, naciskasz Enter i masz wszystkie wyniki natychmiast, tak? Nie trzeba po prostu na stronę LiveScore, czy jakiś football, czy jakiś Onet przechodzić, żeby dowiedzieć się, jaki był wynik meczu, ba, pewnie niebawem, jak wejdzie właśnie SG, to pewnie będzie można od razu i skrót tego meczu obejrzeć, tak? Tylko rozszerzając sobie kafelek i oglądając to. Także no to jest kwestia po prostu, co to SG będzie dawało. Jeżeli to będą nadal zero kliki, a i tak zauważ też inną rzecz. SG nie poda ci opustu na samochód, który chcesz kupić, tak? Nie poda ci opustu na rower, nie poda ci opustu na ubezpieczenie na życie. Ty tak naprawdę musisz tak kliknąć, wejść, wypełnić formularz albo pójść fizycznie do salonu. Dzień dobry, ile ten samochód kosztuje? A, 100 tysięcy, nie? No widziałem w internecie, a co mogę dostać? No dobra, to jak dla pana 81, nie? I masz 19 koła do przodu, tak? Więc to po prostu są rzeczy, które po prostu kupisz online, chociaż teraz motocykle można kupować już online i przywożą ci do domu. Natomiast to chyba samochody w sumie też, natomiast no generalnie te wszystkie, to będzie różnie, tak? To będzie różnie w każdej branży, tak? Jeżeli będziesz potrzebował szybko, oczywiście na co jesteś chory, tak? Dzień dobry, mam wysoką gorączkę i doktor Google ci zawsze powie, że czymś to się tam skończy, no to też będą jakieś informacje, tak? Natomiast no, czy one będą prawdziwe? No po tym, jak działa ChatGPT i po tym, co podaje czasem, to wiesz, ręce opadają i tyle, tak? No więc zobaczymy, tak? Zobaczymy, co czas przyniesie. Ja spokojnie czekam, no i tyle. Jasne. Zmiany, a zmiany to również też zmiany na rynku. Na rynku agencji, na rynku SEO. Niedawno grupa Winet przejęła kilka agencji ze stajni Bauer Media Group, agencji, ujmijmy to delikatnie, owianych złą sławą. Co ty o tym sądzisz? Wiesz co, dla mnie nie są konkurencją. Nawet się cieszę, że to będzie zintegrowane. Będę miał po prostu więcej klientów, tak? Ja to postrzegam w ten sposób, że tort jest duży z jednej strony. Można powiedzieć, że wszyscy się podzielimy, ale też nawet wczoraj rozmawiałem z kimś na ten temat, już nie pamiętam. Natomiast założmy taką rzecz, te 5 firm, które przenoją Winet, było w jakiejś grupie i tworzyły jakąś grupę, co prawda były to nadal oddzielne brandy, ale tak naprawdę czy coś się zmieniło na rynku? No nie, tak? Natomiast po scaleniu, po zintegrowaniu, moim zdaniem, to będzie wyglądało w ten sposób, że będzie więcej SEO-owców i więcej kontentowców na rynku, no bo po prostu integracja wielu rzeczy do jednej grupy, jeśli to i tak zostaną zaorane brandy, no to powoduje, że ktoś tam zawsze zostanie zwolniony, tak? Pewnie 20, 30, może nawet 40% osób zostanie niestety albo niestety zwolnionych i będzie więcej po prostu dostępnych specjalistów. Dzięki temu może na rynku troszeczkę oczekiwania finansowe innych ludzi spadną. Skądinąd, no jeżeli ja nie użyłbym słowa, że to firmy są powiane złą sławą, oczywiście opinie negatywne krążą, wiadomo. Natomiast no, po prostu robią tak samo, jak robią i tyle, tak? I tak jak mówię, no, dzięki temu, jak robią albo co robią, ja mam klientów, więc no, nie mogę narzekać. To samo zazwyczaj mówię, jak ktoś się oburza, że są copywriterzy, którzy piszą słabo i biorą mało kasy i psują rynek i w ogóle to ich być nie powinno, trzeba ich wykosić, powinno być jakieś, nie wiem, próg wejścia albo certyfikaty, stawka minimalna i tak dalej. Ja tak sobie myślę, no ale po co, przecież ci słabi copywriterzy sprawiają, że ja wyglądam lepiej na ich tle, więc no, tak jak ty mówisz, będziesz miał więcej klientów, nie? To znaczy wiesz, no... Jak to zawsze rozmawiamy między sobą SEO-owcami, nie ma tak, że każdy projekt ci wypali, nie ma tak, że każdy projekt się uda, tak? Ja to zawsze mówię, porównuję SEO-owców do prawników, bo to jest ten sposób, tak? Prawnik i SEO-owiec bierze abonament i to jest umowa tak naprawdę starannego wykonania. Obie strony, czy też obie te branże wykonują swoją umowę i swoje rzeczy starannie, natomiast finalnie, no,
albo się przegra z Googlem, albo prawnik przegra na sali sądowej, tak? No i tak mu trzeba zapłacić, i tak mu trzeba zapłacić, więc tak to po prostu wygląda. Natomiast to, że inni robią lepiej, a inni robią gorzej, no to tak jak w piosence, każdy śpiewać może, jeden lepiej trochę, drugi gorzej, więc no po prostu akurat tak się złożyło, że część agencji ma tą złą renomę, ludzie na to naskakują. Też zwróćmy uwagę na inną rzecz, bo tu pewnie zaraz zadasz pytanie, czy można zrobić SEO za 500 zł. Tak, można zrobić SEO za 500 zł. Z prostej przyczyny, jeżeli ktoś poszedł na skalę i ma ileś tysięcy klientów, no to on jest w stanie zejść z ofertą do kilkuset złotych. To, czy to będzie działało lepiej albo gorzej, no to zależy tak naprawdę od kaprysów Google'a i od tego, w jaki sposób oni go obsługują, plus to, jak mają zbudowane zaplecza. Jeżeli te zaplecza są, dają moc SEO na samym początku i na przykład przez, nie wiem, x miesięcy, x-naście miesięcy na frazę krówki firmowe byłeś w top 5 i po 3 czy po 4 latach się za przeproszeniem spierdoliło, no to w tym momencie gdzieś coś po drodze SEO przestało działać, tak? No i teraz, jeżeli taki klient przychodzi do mnie czy do innej agencji, i no tak, ale ja w firmie Y płaciłem przez tyle lat po 500 zł, to dlaczego wy nie możecie zrobić po 500 zł, tak? No i trzeba klienta wyedukować, że no tak działało SEO, tak ta firma działała, tak robiła, to x czasu działało, natomiast teraz przestało, no i niestety teraz trzeba zapłacić, tak? No i albo pan zostaje w tamtej firmie i zostaje pan na 500 zł, albo pan przychodzi do mnie i płaci pan 5000 zł. No efekt jest taki, że będzie lepiej, tak? Przynajmniej tak się zakłada. Natomiast no, ja nie mogę zabronić tamtej firmie robić po 500 zł. No, taką mają ofertę, tak? Klient też musi być świadomy, a z reguły nie jest, bo trzeba się wyedukować w SEO i musi wiedzieć, co za tym stoi, tak? No, jeżeli umowy są tak skonstruowane, jak są skonstruowane, no to nie masz na to wpływu, tak? Nie mogę chcieć bardziej, jak to mówi Kasia Baranowska, nie można chcieć bardziej niż klient. W związku z tym, no, nie każdego da się wyedukować, tak? Prosty przykład, mamy branżę odzieżową, tak? Każdy chce być drugim Zalando. Pani poprosiła prawdopodobnie około kilkanaście ofert dostała i odpisuje mi, że no, ona dostała wszystkie oferty po 2,5 tysiąca złotych, a pan położył 14 tysięcy, tak? Za branżę fashion. No to ja mówię, edukuję, no bo trzeba kupić to, trzeba zrobić tyle, to tu trzeba przygotowanie architektury, to jest projekt, przy którym trzeba spędzić 30-40 godzin miesięcznie, tak, policzmy sobie 40 godzin razy 2 stówy, to jest 8 tysięcy, więc no ja za 2,5 tysiąca pani tego nie zrobię. No dobra, to ja dziękuję, pan jest za drogi, siema, nie? Patrzę za pół roku, widoczność blisko osi X, czyli wszystko zdechło, po następnym miesiącu patrzę, domena nie istnieje, tak, no więc no, sorry, tak, no to nie jest tak, można też z innej strony, to nie jest kanał SEO dla każdego, natomiast no niestety wracając do tematu i poruszając, no Winet nie będzie dla mnie konkurentem, ja i tak nadal dzięki temu będę miał klientów, to czy klient pójdzie za 500 czy za 800 zł do innych, to jest jego wybór, jeżeli myśli portfelem, tylko i wyłącznie portfelem, no to będzie myślał o portfelem, natomiast no, można robić tanio i można mieć efekty, tak, natomiast zawsze finalnie gdzieś na końcu może się okazać, że ten efekt tej taniości no, będzie taki, a nie inny, tak. W pewnym momencie tak trzeba będzie zapłacić drogo za to. Zwłaszcza w tym momencie, jak określiłeś, jak się coś spierdoli i były pieniądze, nie ma pieniędzy i coś tu trzeba wtedy będzie wkryć, ale jest jedna rzecz ważna, na którą zwróciłeś uwagę, na to edukowanie klientów. Ja mogę powiedzieć jako osoba z tej drugiej strony, która korzystała z takiej umowy, że ten przypadek brutalnie mnie nauczył, że te umowy jednak trzeba czytać. Tak, bije się w piersi, ja tej umowy nie przeczytałem i w majestacie prawa firma miała prawo po prostu brać pieniądze i nie robić nic. Mieli tam w procedurach zapisane, że raz na kwartał dzwonią, dzień dobry, co tam, jak tam. Zdjęcia pan jakieś wyśle, wrzucimy na wizytówkę, bo tu trzeba aktualizować, no i tyle. I to było zasadne. Zawsze możesz. Na tym pozwala umowa. Zgadza się. Zawsze możesz powiedzieć, że wykorzystał pan niewiedzę do osiągnięcia własnej korzyści materialnej, tak? Można by było to firmie zarzucić, tak? Wykorzystanie niewiedzy klienta do osiągnięcia własnej korzyści materialnej. I jak sprawdzisz sobie, co to jest za punkt w kodeksie karnym, to dowiesz się, co dalej można z tym zrobić.
No, dowiem się. Ja uznałem to, że to będzie po prostu lekcja dla mnie. Ciekawostka, najśmieszniejsze było w tym wszystkim to, że przy ostatniej rozmowie dzwoni pani, mówi, kończy się umowa. Ja mówię, no to bardzo dobrze, że się kończy, czekałem na to cały rok. No ale no, może byśmy tutaj coś przedłużyli, może jakiś wyższy pakiet, bo tutaj ta widoczność w miejscu stoi. Mówię, nie chcę żadnego większego pakietu, bo teraz nic nie robiliście, to będziecie nic nie robić za więcej pieniędzy. No ale to, bo tutaj pan nic nie robił. Ja tak mówię, kuźwa, co? To ja mam robić, czy wy macie robić? No ale tak, ale to dotykasz takiej kwestii jeszcze, poruszasz bardzo, bardzo ważną kwestię relacji w przypadku usług SEO, żeby ta relacja była obustronna. Oczywiście zdarzają nam się klienci, którzy jakby też tak jak ty, czekali aż SEO-wiec zrobi, a to tak nie działa, bo jeżeli widzimy, że z drugiej strony jest też wymagany effort we wdrożeniu czegoś, w napisaniu, w jakichś informacjach, no to ta relacja musi być obustronna. Pewnych rzeczy po prostu nie da się zrobić samodzielnie z punktu widzenia SEO i też z jednej strony, więc takie czekanie też, to też dotykasz następnej kwestii. Klienci podpisują po pierwsze umowy terminowe, na przykład roczne, a dwuletnie, a raz chyba widziałem trzyletnią. I teraz zawsze zadaję, jak rozmawiam z klientem, zawsze zadaję takie pytanie. Podpisuje pan, pani umowę na 24 miesiące. Nie życzę tego pani. W siódmym miesiącu ulega pani wypadkowi. Nie może pani prowadzić biznesu przez 3-4 miesiące, jest pani przykuta pan do łóżka, nie? Myśli pani, że na podstawie sumienia druga strona będzie panią, zwolni panią z opłaty? A co to kogo obchodzi, że się pani wywaliła na nartach, tak? A co kogo obchodzi, że miała pani wypadek samochodowy, bo ktoś z podporządkowanej pani wyjechał, tak? Sorry, ma pani umowę, ma pani obowiązek płacić i tyle, tak? Więc to są rzeczy, na które bardzo często ludzie nie zwracają uwagi, więc ta terminowość umów i te zapisy w umowach, no czasem myślę, że są po prostu zbyt skomplikowane, tak? A kiedyś wymyślimy sobie taki slogan, że długość umowy na SEO jest odwrotnie proporcjonalna do zakresu odpowiedzialności i uważam, że to się bardzo mocno sprawdza, bo umowy, które są napisane fontem czy też czcionką o rozmiarze 8 pikseli i zawierają 8 stron, to znaczy, że tam po prostu jest, to jest umowa w tym momencie jednostronna, bo ona chroni tylko i wyłącznie agencję, a nie chroni w ogóle klienta. Umowa musi być fair, w obie strony działająca i myślę, że to wystarczy, tak? Czy jeszcze jakieś czerwone flagi w takiej umowie? Już mamy okres trwania, mamy czcionkę, font, rozmiar jego 8 pikseli i mniejszy. Czy wiesz coś co, jeszcze? Tak pierwsze podstawowe pytanie, co będzie dostarczane i w jakich ilościach, tak? A nie na zasadzie takiej, że będziemy Państwa pozycjonować. No dobra, ale co będziecie robili, tak? No jeżeli jest jakoś tam wymieniony zakres działania, no to dobrze by było, żeby to raportować, tak? Czyli dotykamy funkcji czy też sposobu raportowania, o którym ostatnio pisałem na blogu Sentence'owym, tak? Gdzie nawet ankietę zrobiłem na temat raportowania SEO, tam 40 tysięcy znaków napisałem. Jeszcze mógłbym pisać, tak? To są rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, tak? Klienci myślą też z drugiej strony taką kategorią, też portfelem, tak? Chcę zbudować drugie Zalando, będę płacił 800 zł, podpisałem umowę na 24 miesiące, będą mnie pozycjonować, tak? No i to też pytam, no dobrze, a co będą robić? Ile artykułów będą dopisywali, tak? Napisywali na bloga, ile linków będą dostarczali, ile to miesięcznie będzie, tak? No i klient mówi, przez najbliższe 2 lata dostanę 300 tysięcy znaków ze spacją na bloga. No to teraz sobie proszę podzielić 300 tysięcy na 24, później to podzielić na powiedzmy 3 tysiące i nagle się okazuje, że to będą 2 artykuły miesięcznie, później się zagląda na bloga, a to jest no niestety już w tej chwili czatem GPT wygenerowane. Tak? No i w tym momencie mówię, no dobra, no to się po prostu nie sklei, tak? To się po prostu nie sklei, więc... Stoję zawsze na takim stanowisku, że jeżeli kliencie nie wiesz, a branża prawnicza, bardzo przepraszam prawników, ale niewielu prawników jest w stanie dobrze doradzić w zakresie umów SEO, w związku z tym najlepiej pójść do obcego konsultanta i poprosić, mógłby pan zerknąć na umowę, co pan o tym sądzi, czy to warto podpisać i tego typu rzeczy, tak? I tak jak mówię, to w tym momencie też najlepiej działa. No, jest wiele rzeczy, tak? Nawet prawnicy, którzy liznęli chociaż marketing i są w stanie podpowiedzieć, to też dużo są w stanie klientowi powiedzieć, że taka umowa no jest po prostu umową jednostronną. Więc no, a czytać to tak, ale wiesz, to jeszcze chodzi o to, żeby czytać ze zrozumieniem.
Jasne. Dobra, trudne tematy mamy za sobą. Trudne, można powiedzieć nawet, że kontrowersyjne. To chyba to będę publikował wyjątkowo w piątek, a nie w poniedziałek. Tak, żeby było śmiesznie. Chcesz mieć spokojny sen przez weekend. Tak, mniej więcej. A następne pytanie jest o content, bo kiedyś się uczepiłem i na Barcampie SEO w 2021 roku, jak Sławek Borowy się ze mnie naśmiewywał, to mu powiedziałem, że Robert nie chciał, powiedział u Damiana Sałkowskiego w podcaście, że SEO bez kontentu nie istnieje. Czy ty się z tym zgadzasz? To zależy, co się kryje pod hasłem SEO bez kontentu, tak? No bo możesz mieć opisane usługi i możesz to wypozycjonować, tak? Więc tutaj nie ma problemu. Wiesz, z drugiej strony, jeżeli ktoś prowadzi tylko i wyłącznie zakład, mały zakład, którego działanie jest w promieniu 20-30 kilometrów, tak? Na przykład stacja diagnostyczna, no to tak naprawdę jemu nawet content nie jest potrzebny, bo zrobi sobie wizytówkę Google Moja Firma i to też będzie działało, tak? No bo stacja diagnostyczna da się wypozycjonować bez strony internetowej, no ale jak już chcesz zaistnieć w sieci i coś sobą reprezentować, no to w tym momencie ten content w jakiś sposób musisz stworzyć, czyli opisać usługi, ograć to jak w jakieś słowa kluczowe, ograć w komunikację, może napisać trochę bloga, chociaż są tematy, wiesz, trudno pisalne, tak? Na przykład gdybyś chciał sprzedawać, nie wiem, transformatory średniego i niskiego napięcia, no to bardzo przepraszam, ale 20 artykułów na temat tego nie wysmażysz, chociaż myśmy ostatnio content plan na to myśleli, natomiast no są rzeczy, które można by pozycjonować bez kontentu, ale jeżeli myślisz, że content to baza wiedzy, no to są branże, w których tej bazy wiedzy nie zbudujesz, natomiast jeżeli myślisz tylko i wyłącznie o kontencie w postaci opisu produktów i opisu usług, to spokojnie, to spokojnie wystarcza, to jest kwestia jeszcze branży, konkurencji, portfela, zasobów. Wiesz, no powiedzmy sobie szczerze, że taki trochę niewdzięczny temat typu AS Bytom, czyli krematorium, to nie ma dużych zasięgów, tak, bo nikt nie będzie, zresztą z punktu widzenia prawa, tak, nie można przewozić zwłok chyba ponad 50 kilometrów, tylko później trzeba to w ocynkowaną trumnę wstawić, czy tam miedzianą, nie pamiętam dokładnie. Natomiast no, generalnie to też jest za zasięg lokalny, tylko w tym momencie jak gdyby 2-3 zakłady pogrzebowe biją się o te same słowa kluczowe, więc jak gdyby konkurencja jest powiedzmy lokalna, więc trzeba też po prostu zastanowić się, czy to ograć kontentem, czy po prostu wieloma stronami internetowymi z opisaną usługą i tyle, tak? Nie chcę wiedzieć, nie chcę pytać, skąd masz wiedzę na temat ocynkowanej trumny i przepisów prawnych krematorium. Bo ostatnio się przygotowywałem do rozmowy z klientem, wiesz, no SEO-wiec ma to do siebie, że dotyka bardzo, bardzo wielu branż, tak? Jak gdyby nie pozycjonujemy porno, hazardu, cialisu i tego typu rzeczy, pi, pewnie to wytniesz. Natomiast rzeczywiście SEO-wiec to taka bestia, czy SEO-wczyni, tak? Że dotyka wielu, wielu branż i z wielu branż musi się... Nie mówię, że doktoryzować, ale musi coś tam posprawdzać zawsze, więc jak gdyby rozmowa z klientem na różne tematy powoduje, że tej wiedzy nabywa, przez to też nabywa doświadczenia, tak? Więc jak gdyby to jest to, no i akurat tak się złożyło, że o zakładach pogrzebowych, SEO dla pogrzebowych i dla krematoriów akurat ostatnio musiałem sobie troszeczkę zgłębić i porozmawiać z różnymi ludźmi, no i było to dość ciekawe doświadczenie, tak? Więc to są rzeczy, które w jakiś sposób trzeba było liznąć. Nie wiem, czy liznąć to jest dobre słowo w tym kontekście, ale dobrze, przyjmijmy, że tak. Powiedz mi, Paweł, jeszcze jedną rzecz następną. Czy twoim zdaniem copywriter, który pisze do internetu, pisze te opisy, powinien znać zasady SEO, czy wystarczy, że będzie pisał? To zależy. Wreszcie mogę użyć słowa, to zależy. Wiesz co, powiem ci szczerze, że nie musi znać, tak? Bo jeżeli dobrze pisze i ma lekkie pióro i dobrze ci się to sprzedaje, to ja stoję na takim stanowisku. Zawsze mówię tak, że przychodzi przebrzydły SEO-wiec i później psuje światopogląd wszystkim, bo musi wszędzie upchać słowa kluczowe i tego typu rzeczy, tak? Więc jak gdyby pisanie pod kątem SEO to jest
Tam nie ma standardu, tak? Wiadomo, że trzeba po prostu użyć tych słów kluczowych, zależnych, niezależnych, dookólnych, wyrazów bliskoznacznych, frazeologii i odmian, żeby to powstało i żeby to po prostu rankowało. Czy może pisać bez znajomości SEO? Może, bo jeżeli wie, że piszemy na jakiś temat i w tym temacie trzeba użyć danego słowa, no to chcąc, nie chcąc, on to SEO robi. Natomiast dopiero wtedy, kiedy on zaczyna czytać, o czym jest to SEO i w jaki sposób budować encje, w jaki sposób budować, nie wiem, jakieś silosy tematyczne, huby, pillar pages i tak dalej, zaczyna on w tym żyć, no to w tym momencie jak gdyby suma summarum, można powiedzieć, zaczyna być spaczony. Kiedyś prowadziliśmy taki projekt, gdzie grupa copywriterów takich wewnętrznych w firmie pisała po prostu teksty. Myśmy im wysyłali zalecenia dotyczące słów kluczowych, a oni pisali to w taki sposób, że tych słów kluczowych nie używali, więc to było bardzo ciekawe doświadczenie, chyba jedyne, gdzie po prostu copywriterzy tam wewnątrz firmy tych słów kluczowych bali się, nie używali, bo myśleli, że po prostu nie wolno. Także no, ale da się w ten sposób napisać teksty. Okazuje się, że się da. Ciekawe. Ja za każdym razem się zastanawiam nad tym, co dokładnie te encje oznaczają, bo próbowałem zgłębić ten temat i nie do końca kumam. Znaczy, ja też nie uważam, jestem na etapie kumam. Tego zgłębiania, więc tak naprawdę jeżeli encją jest Warszawa, no to w tym momencie to, co jest dookólnie Warszawa kultura, Warszawa drogi, Warszawa objazdy, więc w tym momencie jest to jak gdyby główny wyraz, czy też temat, który obowiązuje w trakcie przygotowywania, nie wiem, słów kluczowych i całej mapy content planowej, tak? Ale też jestem na etapie i wolałbym na razie na ten temat się nie wypowiadać, tak? No to dobrze, to nie miało być przedmiotem rozmowy, tak pobocznie wyszło. Ja gdzieś widziałem taki patent u gościa. Nie bardzo mogłem go słuchać, bo to ten z hinduskim akcentem angielskim nie potrafię. Jedynie mówisz o Koraju. To... Nie. To Kora jest Turkiem, on nie ma takiego akcentu. To był jakiś Hindus. I on to mówił, że... A to Neil Patel, nie? Nie, on ma amerykański akcent. Znaczy ma to nie wiem, wiesz, nazwisko, nie wiem. Ja ich nie kojarzę. Też nie powiem, taki mało znany, po prostu jak któregoś razu, jak już po raz drugi czy trzeci Marcin Zygmunt napisał o encjach, że nie musisz umieć pisać, wystarczy, że znasz encję i się wypozycjonujesz. Tak, że, kurwa, co to są te encje? On muszę w końcu zobaczyć, nie? I trzeba poczytać. Tak, wszedłem na YouTube'a i tam gościu opowiadał, że dobrym patentem jest wpisać właśnie te główne słowo kluczowe w Google Grafika i patrzeć, co tam wyskoczy w podpowiedziach, nie? Że to są encje. I że te tematy trzeba jakoś tam poruszyć. No akurat to. Ja też jestem na etapie słuchania akurat Koraja, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. To albo kogoś tutaj złapie, kto się na tym dobrze zna, albo jak już się będziesz na tym dobrze znał, to ciebie też złapie. A tymczasem następne pytanie to jest chyba najbardziej kontrowersyjne dzisiaj, czyli stawki copywriterskie, bo czasem piszesz, że zlecasz treści po 2,50 za 1000 znaków i nie widzisz w tym nic złego. Dlaczego? Każdy od czegoś zaczynał. To nie jest tak, że każdy z nas urodził się z piórkiem w dupie, tak? Czyli po prostu potrafi pisać o ładnie i składnie od urodzenia. I tego wszystkiego się po prostu nauczył, tak? Ale żeby się nauczył i miał doświadczenie, no to musi pisać taniej, tak? Więc czasem kontrowersyjnie wrzucam hasło 2,50 za 1000 znaków, tak? Jak są tam dyskusje. I wtedy zaczyna się burza, tak? Ale clue jest takie, czy każda osoba, która wchodzi do branży, od razu dostaje zlecenie za 100 zł za 1000 znaków? No nie. I teraz tak, wyobraźmy sobie, mamy dwie osoby, A i B. B osoba jest znana i ona sobie może pozwolić na powiedzmy 50 zł za 1000 znaków. Ale osoba A, która wchodzi na rynek i notabene czy w SEO, czy w copywritingu, nie ma barier wejścia, możesz po prostu wejść i pisać. Czy ona też dostanie 50 zł? No być może jej się uda jakiś tam kontrakt wynegocjować, ale ona nie będzie w stanie. Ona się musi podkazać, zbudować portfolio, nauczyć się w ogóle tego wszystkiego. Więc ona zanim się wyszkoli, to dlatego ja rzucam 2,50 za 1000 znaków. Dzięki temu jest gówno burza, ale żeby było ciekawie, ja dzięki temu wiem, z kim nie nawiązywać współpracy, bo poprzez to, jak te osoby się wypowiadają, to jestem w stanie sobie sprawdzić, tak, czy też zweryfikować, czy ta osoba w ogóle będzie się nadawała do mnie do zespołu jako podwykonawca, tak, bo jeżeli
im bardziej ta osoba pyskuje, a ma czas na to, to w tym momencie ona nie będzie dowoziła, tak? Może to jest kontrowersyjne, ale to jest moje odczucie, to jest moje zdanie. To jest po prostu obserwacja ludzi. Skądinąd zauważ, że ja czasem piszę i też wybucha gówno burza, 2,50 łamane na, ale nie na 1000, tylko na 100 znaków, tak? Więc w tym momencie to wychodzi 25 zł, tak? I jeżeli patrzę, czy ktoś, ja ogromnie dużo robię błędów i literowych. To jest granda, po prostu jak ktoś by wszedł na mojego bloga starego na zgreb.pl, to tam po prostu można poprawić. Ale w tym momencie to pokazuje, w jaki sposób ludzie czytają. Jeżeli czytają uważnie i czy ze zrozumieniem, wiesz. Copywriter też powinien znać zasady matematyki, więc jeżeli on dostanie statystykę do opracowania, to on musi wiedzieć, że jeżeli to jest 30%, to nie jest 1/3, bo to jest prawie 1/3, tak? Bo 33 to jest 1/3. Jeżeli ktoś mi mówi, że 25% to jest połowa, no to bardzo cię przepraszam, ale jeżeli, no czy musisz znać podstawy matematyki? Jeżeli pytasz księgowego, ile jest 2 razy 2, to księgowy ci co odpowiada? A ile ma wyjść? No i wtedy wiesz, że gościu jest kreatywny, tak? Natomiast no, jeżeli ktoś myli się przy obliczeniach, no to niestety to nie będzie dobrze, tak? Być może on to bardzo dobrze pisze treści, tak? Tylko nie zna się na matematyce. To tak może być, tak? Natomiast generalnie to też pokazuje, jak ludzie czytają. No i wiesz, zawsze parę osób zawsze mi mówi, ty zresztą też, a żeś zatrolował, a żeś coś tam zrobił. No ale to tak fajnie się później to kręci. Tak jak mówię, ja wtedy mogę sobie poobserwować ludzi, wiem, do kogo mogę nawiązać współpracę, wiem, kto pisze merytorycznie i praktycznie, wiem, kto po prostu bardzo często zabiera głos tylko po to, żeby zabrać głos i troluje, więc gdyby no to są rzeczy, które na ludzi działają, więc te 2,5 za 1000 znaków, wiesz co, uwierz mi, są tacy ludzie, którzy w ten sposób piszą, tak, piszą za 10, za 12, za 15 zł za 1000 znaków i powiem tak, piszą zajebiste teksty. I na przykład nie trzeba czasem poprawiać, tak, po tych ludziach, nawet dość często nie poprawiamy, ewentualnie jakieś drobne poprawki. I są tacy ludzie, są, piszą, dorabiają, bo to są osoby, które dla nich nie jest to jedyna ścieżka zarobku, tak? Oni piszą to dodatkowo wieczorami, weekendami, oni nie muszą mieć 100 zleceń miesięcznie, żeby się utrzymać. Ja wiem, dotykamy tutaj takiej rzeczy, co też bardzo często pada, psujecie rynek i tak dalej. Nie, tak samo było w SEO i jest w SEO, nie ma barier wejścia. Jeżeli ja teraz powiem ci tak, sprzedaję audyty powiedzmy po 5, 10, 15 tysięcy złotych, tak? A kiedyś sprzedawałem je za 500 zł, tak? Tylko po to, żeby się nauczyć, żeby klient do mnie przyszedł i żebym ja się na nim mógł nauczyć. Brzmi to wrednie, ale tak to przynajmniej działa, tak? Więc z drugiej strony chcesz dostać zlecenie w jakiejś agencji fajnej, no nie wiem, tam Maciej Wojtas czasem robi taki, kiedyś zrobił taki spis agencji, z którymi mu się świetnie współpracowało i umieścił po prostu tą listę. Myśmy wtedy dostawali, to wtedy pracowałem w innej agencji, właśnie w tej, której wymienił, no i po prostu dostaliśmy bardzo dużo CV i bardzo dużo zgłoszeń, że oni też chętnie by z nami współpracowali. Tą bazę trzeba było przesiać, zweryfikować tych copywriterów, wysłać im jakieś testowe zadania, to co my w tej chwili robimy, wysyłamy testowe zadania, płacimy za nie oczywiście, jak gdyby, no i patrzymy po prostu, kto jak pisze, więc z jednej strony 2,50, no oczywiście to jest niska stawka i taka żartobliwa, można powiedzieć, natomiast rzeczywiście są osoby, które piszą w tak niskich stawkach i piszą dobrze albo bardzo dobrze. I to mówię z ręką na sercu. I dlaczego mam nie zatrudniać taką osobę? Jeżeli mam 50 za 1000 znaków, a mam 12 za 1000 znaków, a mam tą samą jakość, no to po co mam przepłacać? Dokładnie, takie jest prawo biznesu i pewnie część środowiska i na mnie się obrazi za to, co teraz powiem, ale jeśli przychodzi osoba i mówi, że chce 2,50 za 1000 znaków, to dlaczego miałbym jej tyle nie dać? Skoro ona tyle chce, to ja daję jej tyle, ile chce. Są klienci, i ja to też szanuję, którzy znają powiedzmy rynek i sami z siebie dadzą więcej, nie? Bo na przykład uważają, że ja nie chcę zatrudniać za takie stawki. I to jest domena tych klientów, to jest ich decyzja. Ale są klienci, którzy jak usłyszą, że ktoś chce 2,50 za 1000 znaków, to po prostu wezmą, nie? Tak. No i to jest, co możesz z tym zrobić? Nic. Więc nakręcanie spirali śmierci nie ma po prostu kompletnie sensu i komentowanie tych stawek też kompletnie nie ma sensu. Teraz rekrutowałem juniora copywritera, widełki 3200, 3600 albo coś koło tego, nie pamiętam, powiem szczerze. No i ktoś mi tam pisze, że w Żabce dają więcej. No, ja sprawdziłem, że nie dają. Do Żabki. Ale jak chcesz iść do Żabki, tak? Nie będziesz mi mówił, jak mam żyć. No to
no sorry, tak, no jeżeli ci się nie podoba stawka, nie komentuj albo nie przeszkadzaj, tak? Takie są stawki, to są stawki rynkowe. Wiele firm, no jedna, BlueRank, tak, na pewno, publikuje stawki brutto, można sobie po prostu sprawdzić. Ja widzę, że moje stawki są w górnych widłach, tak, w górnych granicach, jeżeli chodzi o pensje ludzi i pracowników, czyli mogę powiedzieć, że wydaje mi się, że płacę dobrze, tak, i tyle, tak. Natomiast jeżeli mam podwykonawców i copywriter chce 50 groszy za 1000 znaków, okej, okay. A jeżeli to jest jakościowo dobre i niewiele mam tam poprawek, why not, dlaczego mam go nie wziąć, tak? No niestety, ten droższy nie zarobi na chleb, a ten tańszy zarobi. No prawo rynku, tak? No jeżeli masz dwa domy, jeden dom kosztuje 100 tysięcy, a drugi 1 000 000 złotych, a masz to samo schronienie, no to bardzo cię przepraszam, no nie kupisz tego za dnie. No. Chyba, że tam są luksusy, złote lampki, ten i kibel porcelanowy, no, marmurowy. Tak, ale to już wtedy nie jest to samo. I tu jest ważna uwaga też do kogoś, kto... Po pierwsze tak, jeżeli ktoś chce 2,50 za 1000 znaków i nie uważa, że to jest coś złego, to jest jego sprawa. A jeżeli ktoś bierze 2,50, dostaje 2,50 za 1000 znaków i uważa, że to jest mało, no to cholera, zrób coś, żeby przekonać tego klienta, że warto ci zapłacić 10, 20 czy 50 zł za 1000 znaków. Dokładnie. Klient sam z siebie nie ma obowiązku dać ci więcej kasy. To nie jest instytucja charytatywna, to nie jest organizacja non-profit. To jest biznes, oni mają zarabiać kasę i jeżeli dopłacą mniej, to zostanie im więcej, no sorry. I ktoś tego nie rozumie, ktoś się na to oburza, bo nie wiem, pracodawcy powinni ponosić koszty utrzymywania copywriterów, którzy nie potrafią sobie wynegocjować wyższych stawek albo pokazać swoje wartości, żeby klienta przekonać, że oni są warci więcej na przykład. No dokładnie. No ale Paweł, powiedziałeś, że masz swoją bazę copywriterów, do tej bazy można się dostać, z tej bazy można wypaść albo w ogóle do niej nie trafić, zwłaszcza jeśli ktoś się pucuje za literówki i pyskuje. Miałem nawet taki przypadek, że gościu mnie zjechał za wielkie litery w nagłówkach i że się nie znam i że puzuje na eksperta, a z 2 tygodnie, 3 tygodnie później się do mnie zgłosił na zlecenie, chociaż w ogóle zlecenia nie dawałem, co było dziwne. Więc jak przy tym jesteśmy, co musi mieć i umieć copywriter, żeby dla ciebie pisać na zlecenie? Musi być specjalistą, wiesz, musi być specjalistą w swojej branży. Jeżeli dostajemy zgłoszenia od copywriterów i umiem pisać na każdy temat, to jest takie powiedzenie, jeżeli coś jest do wszystkiego, to znaczy, że jest do niczego. Tak? Być może niektórzy się obrażą, ale moje zdanie jest takie, że jeżeli umiesz pisać na każdy temat, to znaczy, że nie umiesz pisać na cokolwiek. Tak? Ja cenię sobie specjalizację i wąską specjalizację, czyli jeżeli szukam kogoś od fizjo, to znaczy, że oczekuję, że ten ktoś będzie umiał pisać o fizjo, a czasem nawet jest praktykiem, tak? Czy też rzeczywiście fizjoterapeutą. Natomiast tak jak czasem widzę, że niektórzy ogłaszają się pod każdym niemalże ogłoszeniem, które jest na grupach kopii, no to w tym momencie to nie ma szans racji bytu, tak? Jeżeli widzę, że dostajemy zgłoszenia na content od osób, które no, rzeczywiście na przykład wymieniają 2, 3, 4, 5 branż, no to jest okej. Okay. My czasem jeszcze dopytujemy, a w której branży czujesz się najmocniej, którą byś chciała, której nienawidzisz, no to w tym momencie jakby wchodzimy w proces i coś tam jeszcze zlecamy. Natomiast generalnie korzystamy z formularza, gdzie każdy ma możliwość wypełnienia tego formularza i zgłoszenia się. Nie będę ukrywał, po prostu mamy gigantyczną bazę i szukamy raczej specjalistów, którzy po prostu umieją pisać na dany temat. Zdarza się, że niektórzy piszą, że tak, umiem pisać na dany temat i piszą 45 zł za 1000 znaków. Dostajemy tekst i testowy, płacimy, no i później niestety musimy napisać, że oni się jednak według naszego klienta, bo te teksty idą, to nie my oceniamy, po prostu klient ocenia, tak, bo my nie jesteśmy merytorycznie gotowi, czy też przygotowani i w tym momencie klient mówi, nie, to się po prostu nie nadaje, albo merytoryka jest po prostu tak żenująca, że tego nie da się ugryźć, albo my już na etapie, wiesz, czasem jest tak, że widzisz, że ktoś używa tak potocznego języka, tak, i wstyd po prostu to wysłać do klienta, więc tak to przynajmniej u nas wygląda, że szukamy raczej specjalistów w danej dziedzinie niż osoby, które potrafią pisać na każdy temat. Jasne, ja chyba wiem, do kogo pijesz, jest parę takich osób, jest parę osób, które twierdzą, że dobry copywriter na każdy temat napisze, to jest gówno prawda, polecam pisać na
na tematy na przykład, o właśnie, mówiłeś o transformatorach, miałem przyjemność pisać o transformatorach, w kontekście oceny zgodności z normami Unii Europejskiej i dyrektywami nowego podejścia, pozdrawiam, można się zesrać. Jest dokument na 167 stron, niebieska księga, która opisuje podstawy i to nawet jeszcze nie jest to. I za każdym razem, jak ktoś się zgłasza, że napisze o wszystkim, mam ochotę, autentycznie mam ochotę, ja odżałuję te parę złotych, nie? Choćby było 50 zł za 1000 znaków, odżałuję, ale zlecę temat, na przykład ocena zysku technicznego netto firm ubezpieczeniowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 5 lat. Pozdrawiam, jedziesz z tematem. 2 tygodnie ci zajmie zrozumienie, co to jest zysk techniczny netto, jeśli nie masz doświadczenia w ubezpieczeniach, nie? A jeszcze no. Zdobycie tych wszystkich sprawozdań finansowych i sprawozdań z KNF-u, z Polskiej Izby Ubezpieczeń i z tego wszystkiego, ja to robiłem, ja to przerabiałem, więc ja wiem, że to dla osoby, która się zna na temacie, to jest rak, a dla osoby, która się nie zna na temacie, a znam parę takich osób, które się, wiesz, widzę ogłoszenie, że szukamy specjalisty z zakresu ubezpieczeń i jest taka jedna osoba, która się właśnie zgłasza na wszystko. Tak myślę, no tak, na ubezpieczenia, na beauty, na fotowoltaikę, na betony do szamba, na trawę do obrótka. Może mieć podwykonawców, wiesz, może mieć podwykonawców, ale to tak czy inaczej wyjdzie w praniu, bo jeżeli on ma podwykonawców, to on zawsze będzie drogi, tak, i tu niestety też pewnych niuansów finansowych nie przeskoczymy, tak, natomiast no, nie ma co jechać aż tak mocno, tak, natomiast generalnie jak gdyby dla mnie, jak ktoś pisze po prostu o wszystkim, nie, to po prostu nie przejdzie, tak, bo ta osoba jest przesiąknięta tak szerokim, tak specyficznym i tak potocznym językiem, że będzie pisała tak samo na każdy temat. Tak, można pisać przeciętnie, ale to nie będzie to. To nie będzie ta specjalizacja. To będzie widać, to po prostu będzie widać. Osoba, która się zna na temacie, nie oszukujmy się, jak klient prowadzi biznes 20-30 lat, no to zna się na swoim biznesie, nie? I wiesz, tutaj jeszcze dochodzimy do takiej rzeczy, że algorytmy Google'a też są takie, wiesz, ja nie twierdzę, że to są algorytmy, ostatnio Google mówi, że to nie są algorytmy albo czynniki rankingowe, ale wystarczy poczytać o EEAT oraz o helpful content, tak, czyli treść musi być merytoryczna, ekspercka, nawiązująca do jakichś rzeczy i dająca po prostu bogatą wartość dla użytkownika, tak, no i dla czytelnika, tak. No i też bardzo często jest tak, dobra, ktoś przychodzi i mówi, no dobra, ale to rankowało, tak, bierzesz, czytasz i nagle, dobra, ale jaka jest wartość dla użytkownika, no przecież to rankowało, ale ja mówię, dobra, 20 witryn napisało to samo, na ten sam temat w taki sam sposób. W jaki sposób Google ma wziąć ciebie i innych pod uwagę, gdzie ten tekst jest po prostu dosłownie niemalże identyczny. Ja wiem, że on się różni, jest inaczej napisany i tak dalej, ale gdzie jest ta wartość dodana dla klienta? No tak, ale mój konkurent dostał bonusa. Dobra, to analizujemy, co ma w tym tekście, a czego ty nie masz. No on ma tam na przykład napisany, że na przykład jeżeli coś tam zrobi, przyszła Ania, przyszła coś tam, no to powiedzmy uległa wypadkowi, miała ubezpieczenie, nawiążę do tego, co pisałeś, i z tego ubezpieczenia wypłacono im tyle. Ja mówię, czy to jest przykład? Tak. A to brzmi ekspercko? Brzmi fajnie. A u ciebie jest? Nie ma. No dlatego rankujesz gorzej, nie? To jest taki prosty przykład, taki sygnał dla człowieka, tak? Czyli w tym momencie, no, jaka jest added value, tak? Jaki jest wartość dodana dla tego twojego czytelnika? Żadna. No to po co piszesz, tak? Albo inna rzecz. Piszesz artykuł na temat, dlaczego, w jaki sposób truskawka uczula, nie? Pierwszy akapit, statystyka gospodarcza Polski w zakresie truskawek. Na cholerę mi to, tak? I tak się zaczyna każdy artykuł, tak? Medyczny. Najpierw statystyka, jakaś tego typu rzeczy. Jeżeli ja jako klient nie widzę odpowiedzi w pierwszym akapicie, to zamykam. Google zaczyna dosłownie tak samo traktować treści. W związku z tym, jeżeli ktoś, i tutaj dotykamy tego, co rozmawialiśmy, jeżeli SEO-wiec powie, że w pierwszych dwóch akapitach ma już niemalże paść odpowiedź na tezę postawioną w pytaniu, to będzie to rankowało. A jeżeli ktoś pisze to i na końcu jest dopiero odpowiedź, no to nie ma prawa zadziałać. Wiesz, bardzo dobry przykład jest taki, gdzie obejrzeć mecz, nie? I tutaj jest, wiesz, wymieniasz dwie drużyny. Wiesz, co robię? Wchodzę i od razu skroluję na koniec artykułu. I czyli w tym momencie moje zaangażowanie na tym artykule to jest dosłownie 5 sekund, bo zjeżdżam, sprawdzam i zamykam, tak? Więc no,
to są rzeczy, dlatego w tym momencie warto na takie niuanse zwracać uwagę, tak? Więc znowu wracając, dobrze jest wiedzieć, znać podstawy SEO, dobrze by sobie przeanalizował, jest helpful content, jest EEAT, wiemy jak już pisać, no to w tym momencie ta osoba, która napisze na każdy temat, no, nie jest w stanie tego ogarnąć, tak? A ta, która jest wyspecjalizowana, wie jak taki artykuł napisać i wiem, że merytorycznie. I teraz nie warto długo pisać, czyli na przykład na 30-40 tysięcy znaków, przed chwilą powiedziałem, że sam napisałem na 40 tysięcy znaków i za pełnych ankiet, to też jest zupełnie inaczej, ale w tym momencie jest lepiej na krócej napisać. Natomiast jeżeli temat jest chwytliwy i bardzo świeży, jest totalnie świeży i nie ma go w ogóle na rynku, to on po prostu potrafi w ciągu kilku godzin zarankować. To jest właśnie przykład, dlaczego zrobiłem ostatnio na blogu dwie ankiety. Jedna ankieta jest na temat modeli rozliczeniowych, modele rozliczeniowe są opisane w Polsce w SEO oraz raportowanie SEO, one też są opisane, ale obie te ankiety to było w ogóle coś totalnie nowego, coś, czego nie ma na rynku i nikt tego nie zrobił. No i w tym momencie to momentalnie weszło. To jest dosłownie tak, temat o modelach rozliczeniowych został opuszczony o 7.49, o godzinie 9 był zaindeksowany, w południe był na drugiej pozycji, a po 15 był wszędzie na pierwszej pozycji. Dziękuję, pozamiatane. Czyli było added value, było. Był fresh content, był. Było helpful, było EEAT, był social media. Czyli full proof, jedziemy. I to wtedy się sprawdza. Dobry patent. Ja miałem kiedyś taki przypadek, jak napisała do mnie dziewczyna, jeszcze przy starym blogu, co go tam pisałem o wszystkim i o niczym. Napisała dziewczyna i pytała o to, do której multiagencji ubezpieczeniowej iść jako agent ubezpieczeniowy, która najlepiej płaci. No. Przepraszam, musiałem. To się wytnie. I wiesz co, wszedłem do Google'a, no i pisze, nie, która multiagencje ubezpieczeniowe prowizje i tam no nie ma, po prostu nie było. Więc ja pomyślałem sobie, a dobra, to ja to zdobędę, zdobyłem te informacje i w tej chwili, jak dobrze kojarzę, nie wiem, czy moja bidna strona nie będzie gdzieś tam w top 5 na tę frazę, tylko mam teraz już nowego bloga i przenosiłem, ale przez dłuższy czas strona pisana o wszystkim i o niczym była na pierwszym miejscu na tę frazę w Google. No ale jak kurde, 3 tygodnie zbierałem te prowizje, te wszystkie, wiesz, PDF-y, tabelki, procenty, co za co i w której firmie, opisywałem to i no, 3 tygodnie mi zajęło napisanie tego, ale wskoczyłem na pierwsze miejsce. No właśnie, nie? Czyli pokazałeś fresh content, całkowicie nowy, świeży, ale to też jak gdyby nawiązując i w tym momencie, jak odświeżyć content, jak się lata zmieniają, nie? I w tym momencie 1 stycznia, czy ty, drogi SEO-wcy, już zmieniłeś rok 2023 na 2024? Jeśli nie, to bo trzeba zrobić nową optymalizację i zmienia się tylko rok i jedziesz, nie? No, a skoro jesteśmy przy świeżym kontencie, przy nowych treściach i tej wartości dodanej, nie możemy nie poruszyć tematu AI. Co sądzisz o wpływie AI na branżę tworzenia treści i SEO ogólnie? Oj, to jest bardzo ciężki temat, wiesz. Ja go znam z różnych stron, również jako osoba, która nie twierdzę, że wszystko jest pisane AI-em, ale jeżeli masz do czynienia z depresją i chcesz poszukać dobrego tematu, to niestety content, który jest top 100, nie odpowie mi jako rodzicowi, w jaki sposób z tą depresją sobie po prostu poradzić w rodzinie, tak? Więc jak gdyby tego po prostu nie ma i korzystanie na przykład z AI-a w zakresie, co mam zrobić, bo moje dziecko ma depresję albo w jaki sposób rozpoznać depresję, to jest po prostu totalna pomyłka, tak? Czyli są tematy i są branże, które po prostu AI sobie nie radzi, pomimo tego, że są jakieś oklepane tematy, które po prostu w top 100 opisane są cały czas tak samo. Oczywiście da się pewne rzeczy napisać, tylko zawsze na końcu i tak jest czynnik białkowy ludzki, który no po prostu ten content musi sprawdzić. Tutaj nie wyobrażam sobie, żeby, nawiązując do wcześniejszych naszych rozmów, żeby contentowiec, który pisze o wszystkim, potrafił merytorycznie sprawdzić artykuł pisany AI-em i był go w stanie poprawić, tak? Dlatego w tym momencie cenię sobie wąską specjalizację, bo jeżeli ktoś umie AI-em się posługiwać, no to on to w jakiś sposób napisze. Natomiast to tak czy inaczej będą te same paterny, te same wzorce, te same oszustwa będą popełniane przez AI. W związku z tym my jako tako nie piszemy AI-em. Oczywiście używamy sobie ChatGPT, używamy różnych automatycznych rzeczy do
wyszukiwania informacji, do zautomatyzowania sobie różnych rzeczy, do zweryfikowania, do napisania fragmentów. Natomiast generalnie tak czy inaczej cenimy sobie to, że pisze to człowiek, tak? I nawet z jednym klientem miałem scysję dość długą i mozolną, bo zarzucono nam, że piszemy, bardzo dużo tekstów powstała czatem GPT. I skończyło się na tym, że wziąłem artykuł z 2022 roku, napisany przeze mnie, z palca, wrzuciłem do tam checkera dotyczącego AI i okazało się, że 43% było napisane AI-em, a reszta nie. I taki byłem lekko zszokowany, że rzecz, którą rzeczywiście piszę spod palca, bo ja piszę swoje artykuły spod palca, to w tym momencie po prostu no, to narzędzie pokazało to jako błąd. No i tak, więc jak gdyby tutaj też pozdrawiam Piotrka Poloka, który jest strasznym, jak to się mówi, antagonistą, zwalcza AI-a, natomiast my też używamy, tak, z różnych rzeczy, natomiast nie piszemy AI-em, bo wiemy, jak to się kończy, mamy przykłady, gdzie kończy się to źle, wiele osób testuje, wielu SEO-owców testuje różnego rodzaju rozwiązania, są case'y pokazane, tak jak Hunky Media, który wygenerował x 10 tysięcy artykułów za pomocą AI, a to mu się sprawdziło, to mu nabiło ruch. To pokazuje też, że tam gdzieś po drodze algorytm Google go lekko wyciął, ale to nadal gdzieś tam rankuje i ten ruch zbiera. Natomiast no, są klienci, którzy no, niemalże w umowach już w tej chwili zawierają, że teksty dla nich nie mogą być pisane AI-em. Ja sobie to bardzo cenię, bo w tym momencie no, klient jest po prostu świadomy takich zagrożeń i naprawdę, pisanie tekstów AI-em to jest powielanie patternów i powielanie schematów i to w tym momencie bardzo łatwo sobie znaleźć i bardzo łatwo, czytając nawet, widać, że i po układzie, że te treści powstawały AI-owo i no i niestety, tak, no na dwoje babka wróżyła, tak? Więc no z jednej strony do automatyzacji tak, do procesów tak, ale czy do pisania kontentu? Może trywialnego, okej, ale specyficznego, technicznego, medycznego, nie, na tym etapie to się po prostu kompletnie nie nadaje. Jasne. A co sądzisz o tym podejściu Google'a, że na końcu ważna jest wartość dla użytkownika, niezależnie od tego, czy to było z AI-a, czy nie z AI-a. Już abstrahując od tego, czy AI jest w stanie wypluć coś wartościowego, czy nie, ale jeżeli na końcu, bo też ustalmy jedną rzecz, że w mojej opinii nie da się puścić tekstu w 100% z AI, żeby on był wartościowy. Tu musi być jakiś czynnik ludzki, nie? Koniec końców. Gdzieś tu po drodze musi być czynnik ludzki i redakcja. Ale oczywiście, że tak. Ja mam na jednym ze swoich blogów zapleczowych bodajże chyba 600 czy 700 tysięcy znaków napisanych czatem. Rzeczywiście mam, ale ja to wszystko przeczytałem, w miarę poprawiłem, uzupełniłem o obrazki. Nie twierdzę, że to rankuje, natomiast nie dostało to w dupę od algorytmów Google'a, więc w jakiś sposób to działa. Nawet mam leady z tamtej zapleczówki, więc gdzieś ten użytkownik być może coś czyta, być może to mu się spodobało, tak? Natomiast to, co powiedziałem przed chwilą i jeszcze wcześniej, tak? Ten czynnik białkowy, czyli ja przeczytałem to wszystko, poprawiłem, tak? Bo Google uczy się naszego stylu, więc jeżeli widzi na blogu, że ten styl jest inny i zaczyna być, nie wiem, erudycyjny, a ja nie jestem erudytą, bo przez 21 lat to tylko umiałem czytać instrukcje obsługi do routerów Cisco, no to w tym momencie, no sorry, tak, ja inaczej nie napiszę niż mniej więcej technicznie, chociaż bardzo dużo ludzi mówi, że potrafi pisać zrozumiale, za co im bardzo dziękuję, natomiast wiadomo, że jestem osobą techniczną, tak, więc no to są rzeczy, które są po prostu naleciałości, tak, i Google jest w stanie to wychwycić, więc tak czy inaczej, na końcu musi być ten czynnik białkowy, który spowoduje, że ten tekst jest zrozumiały. Wiesz, dostajesz pismo prawnicze i też go nie rozumiesz, dopiero jak ci prawnik wytłumaczy, o co mu chodziło, to dopiero wtedy jesteś w stanie skumać, tak? Ten, wiesz, sam mówisz, że lubisz babrać się w statystykach ubezpieczeniowych, więc masz ten umysł, masz to swoje zboczenie zawodowe i ty jesteś w stanie to komuś wytłumaczyć, tak? Natomiast jak dostajesz suche pismo z mnóstwem, tak jak ja ostatnio z wojska dostałem 2,5 strony tylko tabelek jakichś paragrafów, tak, to zanim przebrnąłem, to mi 3 dni minęło, tak, zanim zrozumiałem, co do mnie napisali. No ale to jest no, kwestia po prostu podejścia, tak, no musi być ten czynnik, tak. Być może,
niebawem, za parę miesięcy, AI będzie w stanie coś wypluć sensownego, tak? Ale to tak czy inaczej zauważmy, AI bazuje na treściach, które są w internecie. Więc jeżeli 100 osób zapyta o to samo, to jest duża szansa, że te 100 osób w pewnym momencie zacznie dostawać te same treści. Jeżeli te same treści będą kopiowane na blogi, nikt tego po prostu nie zmieni, nie przeczyta, to znaczy, że mamy duplikację kontentu. To i ty. Tak, duplikacja kontentu też jest, nie jest zdrowa. Nie jest zdrowa. Fajnie, że mamy to obgadane. Ja tak przypuszczam, że pewnego dnia, to nie będzie za kilka miesięcy, może za kilka lat, może za kilkanaście lat, że nasza praca, zwłaszcza jeżeli chodzi o teksty blogowe, będzie sprowadzona po prostu bardziej do proofreadingu, do weryfikacji tego, co AI wypluje, niż do faktycznego stukania w klawiaturę, chyba że zostaną jakieś takie naprawdę hardkorowe, specjalistyczne tematy. Mam takie przeczucie, nie jest to przeczucie graniczące z pewnością. Coś mnie tam po prostu z tyłu głowy smyra, że my po prostu będziemy patrzeć tylko tak, wiesz, zadasz prompt, zbierz mi statystyki z ostatnich 10 lat, przeanalizuj, zrób to i to. I ja sobie tego przeczytam i powiem, ok, ma sens albo ok, nie ma sensu i tyle. I weryfikacja. No tak, ale tak jak mówisz, nie wziął z dupy. To będzie na podstawie kontentu, który gdzieś tam był proofreading i przez kogoś został przyklepany, tak, no i tyle. Paweł, teraz pytanie bardziej biznesowe, bo jesteś aktywny w social mediach, często wywołujesz gówno burzę, często pokazujesz się gościnnie, w tym i tutaj za co dziękuję. Masz kilkanaście tysięcy odpowiedzi na forum PIO, 17 tysięcy jak widziałem ostatnio, a to było kilka miesięcy temu. Mimo to twoja firma, twoja agencja Semgence osiągnęła, jak pisałeś, 1 850 000 przychodu. Jak znajdujesz na to wszystko czas? Czy ta ekspozycja to jest świadomy proces budowania marki, czy po prostu luźny styl przebywania w mediach społecznościowych? Wiesz co, ja to sobie tłumaczę, że jestem, może byłem, bo teraz nauczyłem się odpoczywać w weekendy, natomiast jestem pracoholikiem, tak, więc jest to jak gdyby choroba. Wychodzi po prostu taka rzecz, że kiedyś nie było pracy, więc jak człowiek dostał się do korporacji, czyli do banku i szanował tą robotę i był, się z nią żył, jak gdyby pracował na koszt, poświęcając swoje zdrowie i życie, tak? Natomiast później, wiesz, to też się wiąże tak naprawdę z tym, co się na forum wydarzyło, tak? Jak zarejestrowałem się w 2005 roku i popatrzyłem na tych ludzi wszystkich i o Jezu, ile mi zajmie czasu, zanim ja będę taki wielki jak oni, czy ich przerosta, tak? Więc to są rzeczy, które w jakiś tam sposób w świadomości młodego człowieka, no wtedy już nie byłem młody, ale młodego człowieka jak gdyby budowały się, tak? No i człowiek chciał zbudować swoją markę i swoją świadomość. Pierwsze, co myślał, to na jakiej domenie, jak się nazwać, jak firmę nazwać, jak to wszystko pożenić, tak? Więc jak gdyby to są rzeczy, które no, wynikają też z prędkości realizacji różnych zadań, z tego, że no, jednak żyję w tych social mediach i jest to kanał, na podstawie którego no, też mam zasięgi, tak? Bo z jednej strony blog powstał w 2010 roku, żeby było śmiesznie, w 2012-2013 dopiero zaczął mi konwertować i przynosić zyski, więc tak naprawdę to nie jest tak, że postawisz sobie bloga i będziesz zbierał od razu kokosy, tylko ja musiałem na to czekać 3 lata i pracować na to 3 lata. Jak się pojawił Facebook, no to już 20 lat temu, ale generalnie tak gdzieś tam w 2012 czy 2013 roku założyłem sobie SEO z Greda, tak, czyli Walla, czy też fanpage'a, jak to się mówi, no i zacząłem budować tą sobie społeczność i nie chwaląc się, wydaje mi się, że chyba jest to jedyna społeczność zbudowana na fanpage'u wokół jakiejś firmy czy osoby. Nie mówię tutaj o grupach na Facebooku, tylko fanpage'u. Chyba nie ma innego socialowego, SEO-owego fanpage'a. Więc po prostu no, też z drugiej strony, jak sam zauważyłeś, mam taką praktykę, czy też taką altruistyczną formę, że dzielę się wiedzą ze wszystkimi, tak? I stwierdziłem, że zakładając sobie w socialach tego Zgreda, no to w tym momencie będę tam szerował nie tylko swoje rzeczy, ale również konkurencji i wszystkich naokoło. Ja nie mam problemu z tym, żeby na przykład umieścić informacje od Słowika, umieścić informacje od Foxów, nie wiem, od i wielu, wielu innych firm. Nie mam z tym problemu. Tam Delante, Divante, wszyscy, tak? Jak gdyby są rzeczy po prostu, którymi się dzielę. No i w ten sposób jak gdyby zbudowałem tą społeczność, o którą trzeba dbać. A że
wiedzy trzeba skanować dużo, bo ja dużo rzeczy skanuję, w związku z tym no, to szerowanie idzie, tak, i to się po prostu buduje, więc stąd też na przykład jestem obecny tu i tu, jak to kiedyś powiedział z Grek, jak zielone jabłuszko, nie wiem, czy pamiętasz, takie zielone jabłuszko było, wszędzie wyskoczy, nawet z lodówki, więc tak to zbudowałem, takie miałem marzenie, żeby to zbudować. To w tej chwili oczywiście procentuje i to, co powiedziałeś, tak, w 2018 roku założyłem agencję SM Gens, zacząłem obsługiwać klientów agencyjnie ze względów tam różnych. To było malutko, jakby to było kilku klientów sobie na krzyż, bo zasada była bardziej freelancerska tak tej agencji. Zresztą nadal bardziej ta agencja działa na freelancie, mimo że już zaraz za moment będzie 10 osób na pokładzie. No i w 2020 roku tam był taki przykry epizod, gdzie chciałem sobie zbudować z kimś agencję, a nie wyszło. No i w 2021 roku przyszedł Bartek i zacząłem po prostu budować już samodzielnie własną agencję. I do zeszłego roku, tak jak napisałeś, tak, 1 850 000, i to jest, można powiedzieć, w 95% zbudowane tylko i wyłącznie z SEO, tak? Natomiast ta działalność dookólna, czyli sociale, Twitter, LinkedIn, Facebook, TikToków, na TikToka ja się nie nadaję, chyba jestem za stary, plus blog, plus no, w jakiś sposób rozpoznawalność marki, no, spowodowała, że ci klienci jednak nie kręcili nosem i zaufali nowej marce, którą zacząłem budować. No i tak jak mówię, no, w tej chwili od lutego, za siebie od poniedziałku przyjdzie 9. osoba, czyli będzie razem ze mną 10 osób i będą już po prostu takie kompleksowe 5 SEO-owców, 3 osoby od contentu i 2 od adsów, tak, więc jak gdyby no ten rok, w tym roku stawiamy bardzo mocno na rozwój kontentu i adsów, więc zobaczymy, co z tego przyniesie. Chcę zbudować 3 nogi. Na razie w social media jeszcze nie wchodzę, tak? Chyba że trafi się jakiś narwaniec, który mnie przekona, że warto w to wejść i będzie chciał to zbudować u mnie. Zapraszam, ogłaszam się, zapraszam. Jeśli jesteś w stanie mnie przekonać, że jesteś w stanie to pociągnąć i uda się, to zapraszam. Dobre. Będzie link do formularza w opisie. A teraz śmieszne pytania, bo jakie było twoje najtrudniejsze zadanie w karierze SEO-owca? Ojej, a żeś mnie zaskoczył. Najtrudniejsze? Widziałeś skrypt? Widziałeś, na co się szykujesz? A wiesz, widziałem skrypt, tylko wiesz, to człowiek skanuje i nie zawsze się jest w stanie przygotować ze wszystkiego, tak? Jejka, najtrudniejsze zadanie SEO-owca to jest zrekrutowanie innego SEO-owca, wiesz, powiem ci, bo w swojej karierze mam zasadę, że tak naprawdę większość osób w firmie to są juniorzy. Daniel jest SEO-owcem z krwi i kości, jak gdyby przyszedł do mnie, ale że tak powiem, wybacz Daniel, jego rekrutacja odbyła się dość szybko i sprawnie. Czyli chcesz przyjść? Tak, no to jesteś zatrudniony, koniec. Natomiast, bo się znamy dość długo, natomiast w przypadku, kiedy no, Bartek stwierdził, że chce jednak pójść na swoje i już działać samodzielnie, jak gdyby wyzwaniem dla mnie w mojej agencji było to, że musiałem zastanowić się, kogo chcę zatrudnić, na jakich warunkach i co ma sobą reprezentować i jaką wiedzę ma przynieść, tak? Więc jak gdyby to było chyba najtrudniejsze wyzwanie, które no, w zeszłym roku mnie spotkało, tak, czyli rotacja i wymiana zasobów ludzkich, jak to się fajnie korporacyjnie ujmuje, we własnej firmie, więc myślę, że to jest to. Natomiast wcześniej, jeśli mam być szczery, to największym takim wyzwaniem było porzucenie pracy w korporacji, gdzie dostawało się multum pieniędzy i zrezygnowanie z tego i przejście na własną działalność, tudzież zatrudnienie w nowej firmie w marketingu, bo z IT odszedłem i przyszedłem do marketingu, czyli do fabryki marketingu, w której miałem przyjemność no, przez parę lat spędzić i zbudować tam zespół SEO-owy. Jak gdyby to było chyba największe wyzwanie takie życiowe też z punktu widzenia życia i tego, co się personalnie dla mnie zadziało. No ja tu się spodziewałem odpowiedzi, wiesz, że przyszedł klient i powiedział, że chce w 3 miesiące wbić top 1 na opony zimowe, no i tu było trudno, żeby coś, no tutaj. To bym mu powiedział, że go nie wezmę, wiesz, do obsługi.
Jasne, jasne. Mam czasem też klientów, którzy przychodzą, wiesz, i pytają, bo mówią, że bo ja tu napisałam artykuł i dlaczego go nie widać, dlaczego on jest na pierwszym miejscu? No właśnie. I tu właśnie zostaje tylko cisza, tak? Tak. A teraz kolejne, jak już jesteśmy przy klientach, to kolejne pytanie o najgorszego klienta w karierze, takiego z piekła rodem. O którym mieliśmy możesz dwóch, powiedzieć. Mieliśmy dwóch w agencji. Jeden wypowiedział nam umowę po 3 tygodniach. Na szczęście, a drugi dostał wypowiedzenie po 7 miesiącach. Generalnie mamy taką prostą zasadę, nie jestem w stanie rozpoznać na podstawie rozmowy z klientem jako w momencie podpisywania umowy, czy też negocjacji kontraktu, czy też przedstawiania oferty, na ile klient, jak to się mówi, jest toksyczny, tak? Więc dopiero czasem we współpracy dalszej wychodzi, że klient jest klientem trudnym. Jeżeli klient jest klientem trudnym, no to staramy się, ja się staram jeszcze włączyć w proces i jakoś ustawić te procesy, ustawić tą relację. Natomiast no jeżeli to nam się nie udaje, to klient dostaje wypowiedzenie i po prostu kiedyś jeszcze bardzo się tym przejmowałem, natomiast w tej chwili nie jest mi po prostu żal, tak? No, bardzo cenię sobie spokój psychiczny swój, i szczególnie pracowników, bo nie ma żadnej wartości większej niż wartość własnych pracowników we własnej firmie. W związku z tym to byli dwaj najtrudniejsi klienci. Wolałbym branży nie mówić, bo można to po prostu namierzyć. Natomiast no niestety, jeden, tak jak mówię, 3 albo 4 tygodnie max, a drugi 7 miesięcy. Tak? Jeden wypowiedział nam umowę, natomiast drugi nie. A przepraszam, był jeszcze trzeci, z którym ja się osobiście mocno pożarłem. No ale tak. Czy relacyjnie, toksyczni klienci. Tak, u nas też czasem jest coś takiego, wiesz, że no tu z jednej strony klient naciska i jest taki nieprzyjemny, ale z drugiej strony przynosi kasę i na początku może jeszcze człowiek to znosi, ale później już choć jestem chyba trochę młodszy, zaryzykuję takie stwierdzenie. Doszedłem do tego wniosku właśnie, że moje zdrowie psychiczne jest cenniejsze niż pieniądze i też podobało mi się to zdanie, że nie ma wyższej wartości w firmie niż pracownicy. Nie ma. Powiedziałbym, że rzadkie podejście, bo czasem to jest takie, wiesz, że bo ty robisz na mnie i twoim zadaniem jest przynosić mi pieniądze, nie? To jest twój jedyny sens życia, a tutaj no, coś nie, to jest fajne. No nie. Wartość pracownika, wiesz, nie wiem skąd to wyniosłem, wydaje mi się, że jednak z zespołu z PKOBP, gdzie mieliśmy fajny zespół i bardzo mocno się wspieraliśmy i miałem to szczęście, że przez duży okres czasu w korporacjach trafiałem na fantastycznych szefów i może też dzięki temu, natomiast też odbyłem bardzo dużo szkoleń miękkich z zarządzania. Chociaż osoba, która mnie szkoliła, powiedziała, że jestem straszną, wredną osobą i gdybym mógł, to by po prostu wypika się, tak, ale zabiłbym po prostu w drodze do celu. Natomiast no, zarządzając, wiesz co, powiem ci inaczej, własne dzieci uczą różnych rzeczy, jeżeli chodzi o zarządzanie i negocjacje, więc jak gdyby wiele rzeczy z domu czy też z wychowania dzieci przyniosłem tutaj i to działa też w obie strony, tak? Akurat tak się składa, że wielu moich pracowników, współpracowników, koleżanek, kolegów jest niewiele starszych od moich dzieci, w związku z tym to mi się sprawdza, tak? Ja jestem dla nich takim starym zgredem, tak? Niemalże ojcem, więc nie twierdzę, że to jest taka relacja, natomiast no świetnie mi się to sprawdza, tak? Obie strony dużo mnie nauczyły przez ten czas i no, staram się to w jakiś sposób dowartościować też i też wartości wybierać, tak? Dużo się negocjuje, staram się nie denerwować. No, mam nadzieję, że obie strony są zadowolone. To zobaczymy w komentarzach potem, ale to fajne podejście jest. To chyba Richard Branson powiedział, że nie musisz dbać o klientów, zadbaj o pracowników, a oni zadbają o klientów. Dokładnie. A co do tego tych miękkich kompetencji, to ja bym się nie przejmował, bo trenerka śpiewu Zbigniewa Wodeckiego powiedziała mu, że śpiewaka z niego nie będzie, że on niech sobie gra na skrzypcach, ale żeby nie śpiewał. No i jego kariera pokazuje, że to jednak nie musi być takie przesądzone, więc jest szansa. No, kiedyś mi ktoś powiedział, że nie będzie pan elektronikiem.
skończyłem Politechnikę Warszawską na Wydziale Elektroniki, więc jak gdyby... Uczyłem mi piwo. Tak, hold my beer, tak. Paweł, jakbyś mógł dać jedną radę początkującym copywriterom, to co by to było? Pisz na to, z czego jesteś dobry. Ucz się i wzmacniaj cechy, które są u ciebie najlepsze. Natomiast te, które są najtrudniejsze, złe, doceniaj, bo dają ci naukę. Mocne. Chyba dużo tego z kryzysu wieku średniego widziałem, że na fejsie często wrzucasz, nie? A dziękuję ci bardzo. Mocne, już się czuję się dopieszczony wiekowo, wiesz? Wynika to po prostu, wiesz, człowiek przechodzi pewne etapy. 40 to tylko cyfra, tak naprawdę przy 44-45 zmienia ci się światopogląd. Więc to są rzeczy, które rzeczywiście, to nie ja powiedziałem tak pewną rzecz, jak gdyby Marcin Siekierski, jeśli dobrze pamiętam, z Fabryki Marketingu też powiedział taką rzecz, że najlepiej wzmacniać to, z czego jesteś dobry, tak, bo to ci daje siłę i daje ci pieniądze tak naprawdę. Natomiast jeżeli z czegoś nie umiesz, to później się tego nauczysz, tak? No i to myślę, że jest spoko podejście, tak? Więc tutaj to jest ważne. Też z drugiej strony ostatnio gdzieś czytałem taki cytat, że jak się buduje różne rzeczy, akurat to gdzieś tam o budowaniu agencji czytałem, to ważne, żeby skupiać się na tym, co umiesz i to, co ci najszybciej daje pieniądze, ponieważ jeżeli będziesz się rozdrabniał i tych usług będziesz od razu chciał uruchomić dużo, i wszystkie naraz, żeby ci przynosiły, to po prostu nie pyknie, tak? Więc dlatego na przykład, to taki był kierunek, może czasem wychodzą niektóre rzeczy same w praniu, a niekoniecznie, że się aż tak dokładnie zaplanowało, że ta agencja, którą budowałem i siebie, to tak nadal wszyscy postrzegają przez pryzmat SEO, a to, że robimy adsy i robimy content, to wychodzi tak przy okazji. Natomiast to w tej chwili jak gdyby ten rok będzie pokazywał, że będziemy to cisnęli. Więc dokładnie tak samo z copywriterami. Jeżeli jesteś dobra w pisaniu na temat X, to pisz, tak? Ogłaszaj się, pisz. A jeżeli chcesz do tego dołożyć następną rzecz, z którą sobie poradzisz, to dokładaj, tak? Ale nie pisz na wszystkie tematy, bo to po prostu... To nie pyknie, tak? To nie pyknie. Jeżeli umiesz pisać e-booki, okej, pisz e-booki. Jeżeli to będą e-booki na temat, nie wiem, właśnie ubezpieczeń, okej, rób to, tak? Jeżeli widzisz, że jesteś dobra w BHP, no tak, ale rynek BHP jest rynkiem wąskim, tak? Nie jest szerokim, jest wąskim. No to co możesz do BHP zrobić? Nie wiem, jakieś przepisy PPOSZ, jakieś inne rzeczy, nie wiem, znaki drogowe, nie wiem, przepisy budowlane może coś, ten deseń, tak? Rozkład biurek, projektowanie biur i w tym momencie nagle się okazuje, że to BHP można zastosować do wielu rzeczy, nadal to będzie BHP, ale już w bardziej szerszym aspekcie, tak? Czyli będą to rzeczy, które tak czy inaczej wzmacniają twój główny nurt, natomiast jeżeli będziesz z BHP skakał do roślinek, do nawozów sztucznych, a później jak zbudować kibel na działce ROT, no to nie. No po prostu nie przejdzie, aczkolwiek to są bardzo ważne przepisy, jeżeli chodzi o tę ostatnią kwestię. Dobra, mamy to chyba sporo mięsa, sporo fajnych cytatów też i lekcja dla mnie w pewnych kwestiach. Parę rzeczy mam do poprawy i będę to poprawiał. I ostatnie pytanie, Paweł, gdzie cię można znaleźć w internecie, bo cię dużo. Wiesz co, w tej chwili to tak, oczywiście po staremu zgret.pl, czyli stary blog, który już jak gdyby nie jest aktualizowany od dawna, bo no, skupiam się na budowaniu agencji Semgence, tak? Niektórzy mówią Semgence, niektórzy mówią Semgence. Nie pytaj się, jak wpadłem na ten genialny pomysł, żeby tak trudno nazwać tę agencję, ale wyszło, bo to są zbitek dwóch słów, Semblance i Emergence. Natomiast tutaj nie można znaleźć, można oczywiście, jak się wpisze SEO z GRET, no to od razu wyskoczy. No i tyle, tak, zapraszam. Można mnie oczywiście znaleźć na Facebooku, Paweł Gontarek, można znaleźć fanpage'a SEO z GRET i tak jak mówię, w szukajce też SEO z GRET wystarczy wpisać i będzie wiadomo. Kurde, a ja cały czas byłem przekonany, że Semgence się wzięło od SEM plus agencja. I tak...
Oj, wiesz co, problem polega na tym, że długo szukałem nazwy, która jednocześnie byłaby na rynku europejskim wolna, jeżeli chodzi o znak towarowy, bo tak naprawdę mając już świadomość wymyślania nazwy w 2000, bo tak naprawdę nazwę wymyśliłem albo w 2015, albo w 2016 roku, już dokładnie nie pamiętam, na rok albo dwa lata przed założeniem oficjalnym. I szukałem bardzo długo nazwy, która jest wolna na rynku europejskim, jeżeli chodzi o znak towarowy. Słowny, przede wszystkim słowny, bo mi zależało na znaku słownym, że jeżeli go zarejestruję, to będzie tylko mój. I tak się złożyło, że gdzieś mignęła mi nazwa Semgens i później zacząłem dociekać, co to jest, tak? Gdzieś jakaś, nie pamiętam, pani od obrazów czy od czegoś coś tak tam wymyśliła, nie? Czy pokazała ten zlepek słów, tak? No i stwierdziłem, dobra, a jednak wezmę, nie? No i tak dzisiaj mogę powiedzieć, że dość trudna jest to nazwa do wymówienia, do zapamiętania i tego typu rzeczy, no ale myślę, że jakoś się to obroni może, mam nadzieję, a jak nie, no to wiesz, zawsze można zrobić zamianę i rebranding, tak, no też można zrobić. Natomiast na zakończenie mogę jedną rzecz powiedzieć, jeżeli chodzi o wymyślanie nazwy firmy, jeżeli mogę. To kiedyś prawnik powiedział takie fajne zdanie mi, że nigdy nie rób nazwy firmy takiej, no prawnicy, nigdy nie rób nazwy firmy, nie buduj brandu na imieniu i nazwisku. W momencie, jak idziesz do piachu, to cały brand idzie razem z tobą do piachu, więc to jest ważne. Stąd też na przykład wziął się Zgret, chociaż to podobno z charakteru i stąd wzięło się Semgens, czyli nic nie budujemy na imieniu i nazwisku, bo to nie ma po prostu sensu, tak? Też pamiętajcie przez pryzmat taki, że jeżeli będziecie mieli albo macie dzieci i chcecie im przekazać firmę, no to jeżeli firma się nazywa Andrzej Kowalski albo Paweł Gontarek, no to wasze dziecko, jeśli się nie nazywa tak samo jak wy, no to w tym momencie będzie miało problem. To ja tutaj jeszcze dodam od siebie na podstawie swojej nazwy, bo jak nazywałem swoją firmę, to tego nie wiedziałem, żeby była prosta do wymówienia, jednoznaczna, płynna, żeby nie trzeba było dyktować tak jak ja muszę, dyby est, bo jak powiem the best, no to ktoś pisze po angielsku i bez myślników. Podobno the best, myślnik.com, the best, myślnik content.com i ktoś jak tego słucha, to myśli okej, zapomniałem jeszcze raz. To musisz więc wymawiać the best, the, nie the, tylko nie, the. Też się pomyli, a to już jest za późno, już praktykowane. Na razie zostaje ta nazwa, bo mi się po prostu podoba, może kiedyś też będzie rebranding, ale dobrze, że powiedziałeś, że imię, nazwisko nie, bo już mam domenę kupioną, ale wymyślę coś innego. Domenę możesz użyć jako freelancer, tak? Czyli do reklamowania siebie, jeżeli ktoś będzie szukał, Daniel Bartosiewicz. Ja domeny pawełgontarek.pl i .com chyba mam zarejestrowane wszystkie, no, natomiast brakuje mi jednej do kompletu, na razie kosztuje 4000 zł. Trudno, może kiedyś ją odkupię. Jakieś załóż opcję, to tam kiedyś wpadnie. Nie, nie ma szans. Wrogie przejęcie? Nie, po prostu kiedyś chciałem, nie było opcji, nie było chęci, nie było różnych rzeczy, a później jak się człowiek, wiesz, jak wejdziesz do marketingu i zaczniesz myśleć o różnych rzeczach firmowych, to nagle się okazuje, że masz taką potrzebę, a ta potrzeba jest, za tą potrzebę już trzeba zapłacić. No nic, ja ci życzę powodzenia, żeby ta domena kiedyś tak przez przypadek wygasła, może tam na grupie SEO-sem nie założył opcji, a może ty będziesz pierwszy. W każdym razie ja za dzisiaj ci dziękuję, sporo wiedzy. Ja również dziękuję. Sporo nauki i co? Może do następnego. No dzięki, do usłyszenia, pozdrawiam.